Los rodzin, narodów, ale też Kościoła zależy od jakości tych ludzi, którzy tworzą daną rodzinę, dany naród, czy też Kościół Święty. Dlatego kwestia formacji, kształtowania ludzi na wszystkich etapach ich rozwoju jest kwestią absolutnie fundamentalną. Jest to również rzecz, która wzbudza dosyć duże zainteresowanie. Nie przez przypadek mamy mnóstwo różnego rodzaju internetowych trenerów, którzy oferują swoje usługi w zamian za sowite wynagrodzenie, oferujące właśnie taki osobisty rozwój. A więc zapotrzebowanie bez wątpienia jest i sprawa bez wątpienia jest faktycznie ważna. Natomiast kwestia zrozumienia tematu, zrozumienia tego, co faktycznie dobrze w tej materii działa, jest czymś zupełnie innym. Oczywiście zarówno państwo, jak i Kościół są żywotnie zainteresowane kwestią formacji, kształtowania człowieka w zasadzie na każdym etapie jego rozwoju. Natomiast i państwo, i Kościół ulega tutaj pewnemu zbudzeniu. Wydaje się, że nie do końca wie, co tak naprawdę ma w tym temacie zrobić, co w tym temacie mają z człowiekiem zrobić. Zarówno państwo, jak i Kościół ma tutaj tendencję do teoretyzowania. Co mam przez to na myśli? Jeśli spojrzymy na działania różnego rodzaju naszych polskich rządów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, to dostrzeżemy, że widać zainteresowanie, powiedzmy, pracą wychowawczą w szerokim znaczeniu tego słowa. To znaczy, praktycznie każdy rząd coś ze szkołami zrobił. Coś, no właśnie. Zwykle są to jakieś takie proste, praktyczne reformy, to znaczy proste na pewno nie w sensie prawodawstwa, tam zwykle to nie jest proste, ale powiedzmy na zasadzie przesunięcia organizacyjnego, zmian w tym jak ta edukacja będzie przebiegała, tak bardzo praktycznie tutaj klasy, liceum, gimnazjum, ale również prawie każdy rząd podejmuje pewną reformę w kontekście, powiedzmy, ideologii, w kontekście kształtowania, ale człowieka na poziomie, powiedzmy, światopoglądu. Niezależnie od tego, czy będzie to światopogląd, powiedzmy, mniej lub bardziej patriotyczny, czy mniej lub bardziej postępowy, to praktycznie zawsze tutaj widać, że ludzie zasiadający w rządzie czują potrzebę, żeby w tej materii coś zrobić. Ale jest to właśnie teoretyczne. To znaczy poinformujemy, tak? Ukształtujemy, ale w sensie takim intelektualnym, młodego człowieka, jak jest. Trochę podobnie robi dzisiaj również hierarchia Kościoła. To znaczy mnóstwo jest tam mówienia o tym właśnie, jak jest, że należy być dobrym człowiekiem, że należy postępować w ten i w ten sposób. Tu znowu, co jest w kontekście Kościoła dużo bardziej dziwne niż w przypadku państwa, znowu mamy do czynienia z pewnymi przesunięciami. To znaczy, wydaje się, że z perspektywy hierarchii Kościoła pewne rzeczy, które kiedyś były złe, teraz nagle wydają się im być dobre, ale co do zasady jest to trochę podobne. To znaczy, w Kościele, zarówno na samej górze, jeśli chodzi o papieża, czy na samym dole, jeśli chodzi o zwykłych kapłanów i katechetów, czyli po prostu osoby nauczające, to widać wyraźną tendencję do teoretyzowania. No, mówienia o tym, jak być powinno, co jest dobre, jakie zachowania są dobre, jakie postawy są dobre, jakie idee są dobre. I to wszystko może się wydawać jeszcze wielu z nas być może, no okej, w sumie tak przecież powinno być. Przy czym, jeśli tak myślimy, to znaczy, że zdołano i nas głęboko ukształtować w ten sposób i nie tak Kościół katolicki przez wieki do formacji, do kształtowania człowieka podchodził. Otóż kwestia wiedzy to jedna rzecz i wcale nie absolutnie najważniejsza. Człowiek, który wie, jak dobrze postępować, co jest dobrym postępowaniem, a co jest złym postępowaniem, to nie jest jeszcze człowiek cnotliwy. I tutaj docieramy już do naszego dzisiejszego tematu.
Otóż człowiek nie tylko powinien wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Człowiek musi wypracować w sobie skłonność, umiejętność, zdolność do tego, żeby faktycznie za konkretnym dobrem podążyć. Człowiek nie wystarczy, że wie, co jest sprawiedliwe. Człowiek musi umieć postąpić sprawiedliwie, nawet wtedy, gdy trzeba do tego pokonać jakieś przeciwności. I tu nie wystarczy wiedza. Tu potrzeba wypracowania pewnej konkretnej zdolności, sprawności, umiejętności i to właśnie nazywamy cnotami. I to jest coś, co faktycznie zostało głęboko zapomniane we współczesnym świecie. I oczywiście nie jest to przypadek. Zostało to zapomniane między innymi dlatego, że nie pasuje to do końca do współczesnej antropologii. Otóż ta idea, że trzeba nad sobą ciężko pracować, trzeba konkretnie w małych, drobnych rzeczach wyrabiać pewne nawyki w sposób świadomy po to, żeby one później przynosiły dobre owoce. Ta idea wyrasta prosto z grzechu pierworodnego, z idei grzechu pierworodnego, ze zrozumienia grzechu pierworodnego. No bo skoro człowiek jest zasadniczo dobry, ale jednak zraniony, to oznacza, że jest w stanie poznać, co jest dobre i będzie w stanie zasadniczo do tego dążyć, ale jednocześnie będzie to dla niego trudne. Jednocześnie te rany będą ciągnęły go w dół, odciągały od tego dobra, dlatego będzie potrzebował właśnie wypracować w sobie tą umiejętność, zdolność do tego, żeby wbrew tym ranom, wbrew temu, co nas obciąża, ciągnie w dół, jednak ku dobru, które zostało rozpoznane, zdążać. I tutaj dochodzimy do tematyki naszej dzisiejszej konferencji, czyli do cnót. Mamy nadzieję, no oczywiście skromne nadzieje, ale jednak, że będzie to taki mały punkt w przeciwdziałaniu tej złej tendencji. Będzie to taki punkt, który będzie nam przypominał o tym, co w kontekście rozwoju człowieka na każdym etapie tego rozwoju jest absolutnie kluczowe, czyli właśnie o cnotach. I dlatego pierwsza część tytułu mojego dzisiejszego wykładu to jest jak nie tworzyć niewolników. Dlatego, że tylko ten człowiek jest wolny, kto faktycznie nad sobą panuje. Kto, gdy dostrzega jakieś dobro, ma później siłę, żeby do niego dążyć, również wtedy, gdy jest to trudne. To jest człowiek, który nie jest w prosty sposób sterowany z zewnątrz, przez po prostu rząd czy jakieś instytucje wpływu, i też nie jest łatwo sterowany przez swoje uczucia. Nie dominują jego emocje nad nim, tylko on panuje nad swoimi emocjami. To jest człowiek wolny, a do tego potrzeba cnót. I tutaj dochodzimy do wielkiego pytania, które muszę pozostawić otwarte. Czy faktycznie wielkim możnym tego świata po prostu umknęła sprawa cnót? Czy jest w tym element pewnej polityki? Czy nie opłaca się po prostu dla rządzących tworzyć człowieka cnotliwego? Bo to jest człowiek, który będzie zadawał niewygodne pytania, bo to jest człowiek, który nie będzie łatwo sterowalny, tylko właśnie taki, który będzie faktycznie szukał prawdy i będzie chętny później, żeby o tą prawdę walczyć. A to niekoniecznie dla wielkich instytucji jest korzystne. Stąd wielkie pytanie, na ile kwestia cnót została po prostu zapomniana, a na ile została świadomie przemilczana. To wielkie pytanie musimy pozostawić otwarte. Rozpoczynamy od cnoty męstwa. I nie jest to przypadek. Tytuł konferencji również rozpoczyna się od tej wielkiej cnoty. Możemy nazwać tą cnotę taką pra-cnotą, niejako pierwszą cnotą. Nie w sensie, że jest najdonioślejsza, ale w sensie, że jest niejako najstarszą cnotą. Dlaczego najstarszą cnotą? No nie w tym sensie, że jako pierwsza zaczęła istnieć, bo tutaj wszystkie niejako zaczęły istnieć razem z człowiekiem. Natomiast pierwsza w ludzkiej refleksji nad cnotami. Gdy ludzie zaczęli mówić o cnotach, gdy Grecy zaczęli mówić o cnotach, używając pojęcia arete, w pierwszej linii, pierwsza cnota właśnie, pierwsza własność, sprawność, o której mówiono, że jest cnotą, że jest tą aretę, to było właśnie męstwo.
pojmowane wtedy jako zdolność do wytrwałego, odważnego stawiania czoła tym największym niebezpieczeństwom, przede wszystkim właśnie na polu bitwy. Jest to również cnota szalenie istotna, ale oprócz tego oczywiście, że jest to tą najstarszą, jest szalenie istotna, ale tu już przejdziemy do tego, jak dokładnie święty Tomasz nam cnotę męstwa przedstawia. I teraz ta druga część mojego wykładu będzie bardzo mocno odnosiła się do sposobu przedstawienia tej cnoty u świętego Tomasza z Akwinu. Jest to druga część, drugiej części jego sumy teologicznej, pytanie 123. Ja będę w jednym zdaniu streszczał to, co święty Tomasz rozważa w danym zagadnieniu, tak żebyśmy uzyskali pewien ogląd, przegląd tego, jak święty Tomasz rozważa tą cnotę. I to nie jest przypadkowy wybór, to, że rozpoczynamy od cnoty męstwa. W ten sposób zrozumiemy w ogóle wiele o cnotach, o tym, jak są one skonstruowane, jak działają i jak nad nimi pracować. Najpierw w artykule pierwszym tego zagadnienia, czyli zagadnienia 123, święty Tomasz zadaje sobie po prostu pytanie, czym jest cnota męstwa. I święty Tomasz odpowiada, że człowiek jest na dwa sposoby odciągany od czynienia jakiegoś dobra. Może być to z jednej strony nieumiarkowanie w tym, co przyjemne, a z drugiej strony strach przed tym, co trudne. I dwie cnoty kardynalne mają sprawić, że zapanujemy nad tym, co nas odciąga od tego, co dobre. No oczywiście, jeśli chodzi o nieumiarkowanie, no to cnota umiarkowania nad tym ma zapanować, a jeśli chodzi o strach przed tym, co trudne i niebezpieczne, to właśnie cnota męstwa ma sprawić, że będziemy potrafili szybko, z łatwością przeciwstawić się temu, co przez strach, przez trudność próbuje nas odciągnąć od tego, co rozpoznaliśmy jako dobre. W kolejnym artykule święty Tomasz dzieli cnotę męstwa na cnotę pojmowaną ogólnie i szczegółowo. Zasadniczo ogólnie można mówić o cnocie męstwa i my zwykle tak ją rozumiemy, gdy o niej mówimy, jako po prostu pewną siłę duszy do pokonywania przeciwności. Można by tutaj zdefiniować ją jako sprawność do pokonywania przeciwności. Jest to najszerzej sformułowana definicja cnoty męstwa. Natomiast szczegółowo święty Tomasz tłumaczy nam, że gdy chcemy zdefiniować tą cnotę jak najbardziej szczegółowo, należy odwołać się właśnie do tej pierwotnej greckiej definicji tejże cnoty. Czyli jest to ta cnota, która pozwala nam odważnie stawiać czoła tym największym niebezpieczeństwom. Tym niebezpieczeństwom, które chcą nam odebrać wszystkie doczesne dobra, czyli właśnie niebezpieczeństwom śmierci. A więc precyzyjnie, ściśle cnota męstwa odnosi się do tych największych niebezpieczeństw, gdzie chodzi o utratę wszystkiego za jednym razem, czyli utratę życia. Natomiast szerzej możemy mówić o cnocie męstwa jako o ogólnej sile duszy do stawiania czoła różnego rodzaju przeciwnościom. Następnie w artykule trzecim tejże kwestii święty Tomasz zadaje sobie pytanie, jak się ma strach i zuchwałość do cnoty męstwa. A więc dwie emocje, które będą bez wątpienia oddziaływały, wpływały na człowieka i wobec których cnota męstwa powinna zareagować. A więc podsumowując znowu ten artykuł, święty Tomasz mówi, że cnota męstwa będzie regulowała, będzie bardziej pokonywała strach, a regulowała zuchwałość. Dwie emocje, które mogą się pojawić w człowieku w obliczu niebezpieczeństwa. Strach musi zostać pokonany, a zuchwałość, czyli emocja odwrotna, kierująca człowieka do tego, żeby zlekceważyć niebezpieczeństwo, również musi zostać w jakiś sposób opanowana, zmiarkowana i cnota męstwa, która jak każda cnota polega na znalezieniu pewnego złotego środka, pewnego szczytu pomiędzy skrajnościami, będzie obie te emocje trzymała w karwach.
W kolejnym artykule święty Tomasz zadaje sobie pytanie, co jest najstraszniejsze. I w zasadzie już odpowiedziałem na to pytanie. Mianowicie najstraszniejszą w kontekście życia doczesnego człowieka jest śmierć, dlatego że odbiera mu wszystkie dobra. Nie jest to tylko utrata czegoś konkretnego, nie jest to tylko utrata zdrowia w jakimś konkretnym aspekcie, jakiegoś majątku, czy jakiegoś czasu, który został nam zabrany, tylko jednocześnie w jednej chwili tracimy wszystko, dlatego cnota męstwa właśnie w pierwszej linii, najbardziej szczegółowo do tych niebezpieczeństw będzie się odnosiła. W kolejnym artykule święty Tomasz znowu dokładnie odnosi się do tej starożytnej greckiej definicji cnoty męstwa i zadaje sobie pytanie, czy chodzi tylko o niebezpieczeństwa na wojnie, bo tak pierwotnie to arete rozumiano, to greckie arete rozumiano jako tą cnotę wojownika, tego, który z orężem walczy. Oczywiście święty Tomasz odpowiada, że pomimo, że wzięło się to stąd, to jak najbardziej można odnieść ją do każdego niebezpieczeństwa, a w szerszym znaczeniu w ogóle do każdej tak naprawdę trudności. Kolejnie, dalej święty Tomasz zadaje sobie pytanie, czy ważniejszym dla człowieka mężnego jest zapanować nad strachem czy nad zuchwałością, to co przed chwilą widzieliśmy. I odpowiada on, że dużo ważniejsze jest opanowanie strachu niż zuchwałości. Dlaczego? Dlatego, że w obliczu niebezpieczeństwa to strach jest tą naturalną reakcją, to znaczy przedmiot, który wzbudza jakieś, tworzy jakieś zagrożenie, naturalnie będzie na człowieka oddziaływał poprzez strach. A więc tutaj będzie dużo większa pokusa niż w przypadku zuchwałości, która jest już pewnym, powiedzmy, pewną wypracowaną reakcją na coś, co nas straszy, ale ona zawsze jest jednak kontra, jest przeciw temu, co nas straszy, a więc naturalnie człowiek jest bardziej nieumiarkowany w strachu, według świętego Tomasza, niż w zuchwałości. Dlatego ważniejszym dla człowieka mężnego jest, aby panować nad strachem, niż nad zuchwałością. Kolejne pytanie. Myślę, że jest dosyć ciekawe. Mianowicie, czy radość należy do męstwa? A więc, czy człowiek mężny ma obowiązek radować się w niebezpieczeństwie? To jest fascynujące pytanie. Być może wzięło się faktycznie z tego starożytnego rozumienia cnoty i być może właśnie dla Greków ten człowiek mężny to miał być taki, który śmieje się pośród tej bitwy. I to jest dopiero dowód prawdziwego męstwa. Święty Tomasz odpowiada, że wprawdzie coś w tym jest, ale jednak radość nie jest koniecznie potrzebna. Wystarczy, odpowiada on, wystarczy, żeby nie było smutku. Czyli wystarczy, że ten człowiek w trakcie tej bitwy, gdy grozi mu niebezpieczeństwo śmierci, żeby się przynajmniej nie smucił, to już świadczy o wystarczającym poziomie męstwa i nie ma obowiązku, żeby się ucieszyć pośród niebezpieczeństw. Następnie w artykule 10, cały czas w zagadnieniu 123, święty Tomasz zadaje sobie pytanie, czy należy używać gniewu? Czy człowiek mężny powinien używać gniewu? Znowu, to jest ciekawe pytanie i istotne dla rozumienia filozofii świętego Tomasza. Święty Tomasz też robi tutaj bardzo ważne rozróżnienie, to znaczy zwraca na to uwagę, że tutaj filozofowie odpowiedzieliby różnie. Mówi, że nawet starożytni greccy filozofowie odpowiedzieliby różnie. Stoicy, którzy z reguły uważają, że emocje są czymś niewłaściwym i trzeba nad nimi zawsze panować, uznaliby, powiedzieliby, że nie, że człowiek mężny nie powinien używać gniewu. Natomiast uczniowie Arystotelesa, do których święty Tomasz też w pewnym sensie się zalicza, powiedzieliby, że jak najbardziej emocje właśnie po to zostały nam dane przez Pana Boga, żeby je w odpowiedniej mierze, w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim czasie używać. A więc święty Tomasz odpowie tak, należy racjonalnie tego gniewu używać i tu oczywiście z pomocą przychodzi nam nawet sama Ewangelia, w której widzimy Pana Jezusa, który gdy widzi zbezczeszczoną świątynię, to ukręca sobie bicz po to, żeby wygonić tych przekupniów ze świątyni. To jednak ewidentnie wskazuje na działanie jednak w jakiś sposób gniewne.
To gdy ktoś ukręca sobie bicz i tym biczem później przeganie tych przekupniów, to jednak nie jest tak po prostu taka cicha i wyrachowana reakcja. Tylko to tutaj jednak jest pewien impet, który wskazuje faktycznie na emocje. Oczywiście Pan Jezus w zupełności panuje nad swoimi emocjami, a więc tym bardziej wskazuje to na to, że chciał użyć. Jeśli Bóg używa gniewu, to znaczy, że chce użyć tego gniewu, że jest to w tym miejscu na miejscu. Następnie Święty Tomasz zadaje sobie pytanie, czy męstwo jest najważniejszą spośród cnót kardynalnych. I tutaj bardzo ważne pytanie dla zrozumienia cnót kardynalnych, myślę, że w ogóle dla naszej dzisiejszej konferencji, bo Święty Tomasz będzie porządkował te cztery cnoty kardynalne i mówił, która z nich, dlaczego jest najważniejsza. A więc odpowiada on, że i to jest odpowiedź taka ściśle teologiczna, z którą nawet niektórzy wielcy katolicy myśliciele, teolodzy mogliby się nie zgodzić. Oczywiście nie tutaj u nas w szkole świętego Tomasza z Akwinu, ale jednak mogłoby się to zdarzyć. Święty Tomasz odpowiada, że zasadnicze dobro człowieka jest osiągane przez rozum. I to wynika z tego, że Święty Tomasz uważa, że celem ostatecznym człowieka jest wizja uszczęśliwiająca. Czyli, że osiągamy Pana Boga, delektujemy się Panem Bogiem poprzez wizję uszczęśliwiającą. Wizja oznacza poznanie. A więc przedmiotem tej nieba, można powiedzieć, obiektem nieba, tym substancjalnym elementem nieba jest wizja, jest oglądanie Pana Boga. I dopiero z tego oglądania wypływa później reakcja woli, jaką jest miłość. I oczywiście, żeby osiągnąć tą wizję, potrzeba przede wszystkim miłości. Właśnie nie drogą do tego nie jest intelekt, który wie, co zrobić, tylko wola, która faktycznie robi, ale jednak sam moment odebrania tej nagrody, wieczny moment odebrania tej nagrody, ten wieczny moment odebrania tej nagrody to jest właśnie wizja, to jest właśnie to poznanie Pana Boga, wejście w kontakt z Panem Bogiem, a w zasadzie jest to możliwe tylko przez intelekt. A więc ze względu na to, że dla świętego Tomasza intelekt jest ewidentnie, rozum jest ewidentnie tym, co najważniejsze, bo to jest to, co ostatecznie kosztuje Pana Boga, to, co ostatecznie dotyka Pana Boga, ze względu na to, w sposób oczywisty, rozum będzie najważniejszą władzą i skoro człowiek osiąga swoje zasadnicze dobro właśnie poprzez czynność rozumu, poprzez wizję uszczęśliwiającą, dlatego też cnota, która jest w rozumie, czyli roztropność, będzie spośród cnót kardynalnych tą cnotą najważniejszą. Następnie druga w kolejności będzie cnota, która jest w woli, bo to poprzez wolę osiągamy ten nasz cel. To znaczy celem jest wizja, która jest odbierana przez rozum, ale żeby ten cel osiągnąć, potrzebujemy działania woli. To wola jest tutaj decydująca i dlatego drugie miejsce zajmie cnota, która jest w woli, czyli sprawiedliwość. W rozumie roztropność, która cnota, o której będziemy słyszeli w trzecim wykładzie dzisiejszej konferencji, ta fascynująca cnota, która musi wszystko uporządkować, to jest naprawdę, może nawet trochę zazdroszczę tego tematu wykładu księdzu Piotrowi, bo jest w tym coś szalenie pięknego. Cnota roztropności to jest cnota, która musi, pomimo tego, że nie jest najdonioślejszą ze wszystkich cnot, bo boskie cnoty są ponad kardynalnymi, bo to boskie cnoty najbliżej dotykają Pana Boga. Pomimo tego roztropność jest czymś tak pięknym, że musi naznaczyć każdą cnotę, żeby ta była cnotą. Nawet cnoty wiary, nadziei i miłości muszą być naznaczone roztropnością, żeby pozostały faktycznie cnotą. Cnota miłości pozbawiona roztropności w zewnętrznych aktach wypaczy się w jakieś zupełne patologie. Cnota wiary bez roztropności również wypaczy się w jakąś łatwowierność,
i podążanie za jakimiś tchnieniami, każdym tchnieniem takiego prywatnego objawienia, czy jakiejkolwiek myśli, która po prostu, powiedzmy, brzmi pobożnie. Ale to zostawiam już księdzu Piotrowi na ostatni wykład naszej dzisiejszej konferencji. A więc roztropność jest ewidentnie pierwsza, sprawiedliwość, czyli ta cnota, która sprawia, że każdemu oddajemy to, co się jemu należy. To jest zasadnicza cnota kształtująca, formująca, porządkująca naszą wolę. Wola, która jest władza decyzyjna, i sprawiedliwość, każdemu oddaje to, co się jemu należy. No i dochodzimy do tych dwóch cnót kardynalnych, które dotyczą niższych władz naszej duszy, i święty Tomasz odpowiada: te dwie niższe władze duszy, władza pożądawcza i władza gniewliwa, czyli ta władze emocjonalne, z których jedna popycha nas do tego, co jest w jakiś sposób przyjemne, a druga odpycha od tego, co jest w jakiś sposób niebezpieczne czy nieprzyjemne. Człowiek musi nad tymi władzami panować po to, żeby one nie odciągnęły go od zasadniczego dobra. A więc widzimy, że jest to faktycznie jakby poziom niżej. Dwie cnoty, te najważniejsze cnoty kardynalne, roztropność i sprawiedliwość, dotyczą samego celu. Rozum kosztuje Pana Boga, wola do Niego prowadzi, a męstwo i umiarkowanie mają tylko dopilnować, żebyśmy nie zbłądzili w drodze. Żebyśmy nie mając przed oczami cel, nie zboczyli gdzieś z tej drogi, która jest właściwa, czy to przez nieumiarkowane pożądanie czegoś, co przyjemne, czy przez nieumiarkowany strach przed czymś, co w jakiś sposób nieprzyjemne. No i tutaj dochodzimy właśnie do cnoty męstwa, która ma sprawić, żeby strach przed czymś nie odciągnął nas od dobra, i cnoty umiarkowania, która ma sprawić, żeby pożądanie czegoś, co przyjemne, nie odciągnęło nas od tego, co dobre. I z tych dwóch święty Tomasz mówi, męstwo jest ważniejsze, dlatego że strach przed utratą jest czymś silniejszym od pożądania tego, co przyjemne. To może nie dla każdego wydawać się od razu oczywiste, ale jeśli zastanowimy się nad tym, jak działa człowiek, który jest w niebezpieczeństwie utraty życia, tak? Wszystko w zasadzie jest w stanie poświęcić wtedy. Tak? Wtedy wszystkie inne rzeczy, które mogą być przyjemne i dobre, wydają mu się mało ważne. Tak? Jednak ten właśnie strach przed utratą życia faktycznie potrafi zupełnie zdominować nasze działania. W ten sposób święty Tomasz w zasadzie zamyka wstępny opis, czym jest cnota męstwa, ale to nie oznacza, że w ten sposób skończył się nią zajmować. Pozostaje jeszcze bardzo długi fragment, gdzie święty Tomasz będzie omawiał wady, które sprzeciwiają się cnocie męstwa, cnoty, które w jakiś sposób są związane z cnotą męstwa. I teraz przeskakujemy jedno z pytań i wskakujemy do kwestii 125. I tam, gdzie święty Tomasz zajmuje się strachem. Czy strach jest grzechem? Zadaje święty Tomasz pytanie. I odpowiada, że coś staje się grzechem przez jakieś nieuporządkowanie. Coś jest w jakiś sposób nie na swoim miejscu. Wtedy staje się to grzechem. A więc strach przed rzeczami, których się bać nie należy, może być grzeszny. I za chwilę będziemy widzieli, święty Tomasz będzie wyjaśniał dokładnie, jak to działa, ale już widzimy, jaki będzie klucz tej odpowiedzi. Strach, który jest w jakiś sposób nieumiarkowany, nieuporządkowany, odnosi się do rzeczy, której bać się nie powinniśmy, albo odnosi się za bardzo do rzeczy, której powinniśmy bać się tylko trochę. Kolejne pytanie, to musiałem się faktycznie, zaczynałem przygotowywać ten wykład tylko z łacińską sumą teologiczną, ale żeby przetłumaczyć wszystkie te, powiedzmy, nazwy własne cnót i wad powiązanych z męstwem, musiałem koniecznie sięgnąć do tłumaczeń, bo faktycznie nie było to dla mnie oczywiste,
na przykład płochliwość, właśnie jak przetłumaczyć to, co święty Tomasz nazywa płochliwością. Szukam tego łacińskiego słowa, które było użyte, ale go sobie nie zaznaczyłem. W każdym razie właśnie to było dosyć duże wyzwanie. Co święty Tomasz ma na myśli przez płochliwość? Ma na myśli bardzo konkretny rodzaj strachu, to znaczy właśnie przesadzony strach przed śmiercią. Rozumiemy, że śmierć jest faktycznie rzeczą bardzo poważną. Tak? W kontekście doczesnym tracimy wtedy wszystkie doczesne dobra i możliwość uzyskania jakichkolwiek doczesnych dóbr w przyszłości. A więc faktycznie naturalnie też ten strach jest dosyć duży. Natomiast i tutaj ten strach może być nieuporządkowany, nieumiarkowany i właśnie przeciwieństwem, czy wadą, która polega na zbyt wielkim, nieuporządkowanym strachu przed śmiercią, tą wadę nazywa święty Tomasz płochliwością. I oczywiście rozumiemy, że to jest właśnie ta wada, która dokładnie kieruje się bezpośrednio przeciwko tej cnocie męstwa pojmowanej w sposób szczegółowy, która właśnie odnosi się przede wszystkim do niebezpieczeństwa śmierci. Następnie święty Tomasz będzie zadawał sobie pytanie, kiedy płochliwość jest grzechem ciężkim, a kiedy jest grzechem lekkim. I tutaj znowu ta odpowiedź jest bardzo istotna, nie tyle ze względu na ale nie w pierwszej linii, ze względu na ten konkretny rodzaj strachu, czyli strach przed śmiercią, ale w ogóle ze względu na sposób rozważania tego. Święty Tomasz podaje tutaj bardzo prosty, konkretny sposób oceny tego, co jest grzechem, co jest grzechem ciężkim, a co jest grzechem lekkim. A więc święty Tomasz odpowiada, że gdy człowiek ucieka przed czymś, przed czym nie powinien uciekać, ale jest to na razie na poziomie emocji, a więc tą ucieczkę nie rozumiemy, niekoniecznie rozumiemy, że gdzieś musi biec ten człowiek, tylko po prostu próbuje się w jakiś sposób od tego odsunąć. Jeśli jest to nieumiarkowane, nieuporządkowane, to święty Tomasz mówi, że może to być co najwyżej grzech lekki. W tym momencie, w którym dochodzi do świadomej i dobrowolnej decyzji, czyli człowiek najpierw trochę ucieka, przechodzi ta refleksja, w sumie nie powinienem się o tego bać. Na przykład uczeń, który boi się sprawdzianu z katechezy i w pierwszej chwili lęka się tego strasznie i już myśli, jak tutaj by się wykręcić z tego sprawdzianu. Ale jednak przychodzi za chwilę refleksja i decyzja woli. I jeśli ta decyzja woli mówi tak, tego dnia ucieknę ze szkoły, to wtedy faktycznie możemy mieć do czynienia z grzechem ciężkim. Nie definiuję tutaj, czy akurat ta konkretna sytuacja będzie grzechem ciężkim, ale jeśli materia jest poważna i faktycznie mamy do czynienia ze świadomą i dobrowolną decyzją, to wtedy, święty Tomasz mówi, będzie to grzechem ciężkim, jeśli dotyczy to właśnie jakiejś ważnej sprawy. Natomiast to święty Tomasz dosłownie tak formułuje, to znaczy w tym momencie, w którym jest refleksja, dochodzi do świadomej i dobrowolnej decyzji, to może to być grzech lekki, jeśli mówimy o rzeczy drobnej, lub grzech ciężki, jeśli mówimy o rzeczy większej. Czyli na pierwszym poziomie takiej wstępnej, emocjonalnej reakcji, która nie jest tylko emocjonalna, tak? Ja już coś trochę odsuwam się od tego, może być co najwyżej grzechem lekkim, ale w tym momencie, w którym podejmuję świadomą i dobrowolną decyzję, będzie to, jeśli jest to zła decyzja, grzech ciężki lub lekki, zależnie od tego, jak poważne jest to nieuporządkowanie, jak niestosownie uciekam przed tym niebezpieczeństwem, jakie nieadekwatne, niestosowne środki wykorzystuję do tej ucieczki. Przymus i grzech. Święty Tomasz zastanawia się, na ile widzimy związek. Przymus ma jak najbardziej związek ze strachem. Tak? Poprzez zastraszenie można próbować kogoś do czegoś zmusić. I tutaj święty Tomasz w tej kwestii omawia coś bardzo, bardzo ważnego. Mianowicie wskazuje na pewną hierarchię dóbr właśnie w kontekście cnoty męstwa. A więc święty Tomasz mówi, że grzesznym jest uciekać przed tym, co jest mniej straszne,
w coś dużo gorszego. Grzesznym więc będzie na przykład uciekać przed śmiercią kosztem szkody na duszy. To jest bardzo, bardzo realny przykład. Szkoda na duszy jest czymś gorszym niż śmierć. Ale jak najbardziej ta pokusa może być zupełnie realna, żeby ponieść szkodę na duszy, ratując ją w ten sposób przed śmiercią, na przykład zabierając ją Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest właśnie taki przykład. Człowiek, który to robi, woli ponieść szkodę na duszy, woli publicznie zaprzeć się Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyprzeć się Pana Jezusa, niż przyjąć tą śmierć. A więc ceni rzeczy doczesne, wszystkie, no śmierć jest poważna, ale jednak są to wszystkie, ceni te rzeczy doczesne bardziej niż rzeczy wieczne. I na innym poziomie święty Tomasz wyjaśnia, że podobnie, jeśli byłoby grzeszne, gdyby człowiek uciekał przed szkodą na majątku w szkodę na ciele, bo dobra ciała jako bardziej wewnętrzne dla człowieka są cenniejsze niż majątek, który jest jednak, to są jednak dobra zewnętrzne. Tu widzimy też pewną bardzo prostą logikę. To, co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku, to jest właśnie jego dusza. Tak? I to jest najcenniejsze. Później jest jego ciało, to jest drugie w kolejności i następnie jest dopiero majątek, rzeczy doczesne, które są gdzieś tam dopiero na dalszym poziomie. Następny. Święty Tomasz zastanawia się, czy można być brawurowym. I święty Tomasz odpowiada, że cnota zawsze wprowadza pewien porządek. No i oczywiście jest możliwe, żeby zaburzyć ten porządek w obie strony. To znaczy, możemy zarówno za bardzo lękać się śmierci, jak i w ogóle się jej nie lękać, czy lękać się jej dużo za mało. I właśnie brawurą nazywamy zbyt mały lęk przed śmiercią i ona również może być grzeszna. Następnie, i to może być dla nas zaskakujące, że święty Tomasz tutaj w ogóle to rozróżnia, zadaje sobie pytanie, czy śmiałość jest grzechem. Jaka jest różnica pomiędzy śmiałością a brawurą? Brawura jest już czynem, aktem, natomiast śmiałość to jest emocja. Święty Tomasz mówi, czyli śmiały człowiek to jest taki właśnie, który śmiało stawia czoła jakimś niebezpieczeństwom. I święty Tomasz odpowiada, to jest dobra emocja, natomiast również musi być umiarkowana. Przechodzimy do ostatniej, dużej części, można powiedzieć trzecia część tego wykładu, mianowicie części cnoty męstwa. Akurat powinniśmy się mniej więcej w czasie wyrobić. Części cnoty męstwa. Święty Tomasz najpierw podaje bardzo specjalistyczne rozróżnienie na różnego, jak można podzielić każdą cnotę. Można wymienić w niej cnoty subiektywne, czyli to są cnoty, które jakoś precyzują. Cnota męstwa w zasadzie nie ma takich podcnót. Natomiast jeśli byśmy chcieli sobie jakieś wymyślić, to na przykład moglibyśmy wymyślić cnotę, podcnoty męstwa w odniesieniu do różnych okazji niebezpieczeństwa śmierci. Czyli takie podział na podcnoty subiektywne to byłby podział na niebezpieczeństwo w okopach, niebezpieczeństwo na pierwszej linii frontu, niebezpieczeństwo, które jest gdzieś tam w sztabie dowodzenia. Czyli podział, no taki bardzo precyzyjny podział na konkretne zagrożenia w tym przypadku. Natomiast święty Tomasz nie wchodzi w to. Mówi, że cnota męstwa ma już bardzo precyzyjnie określony przedmiot i nie ma potrzeby, żeby tego jeszcze doprecyzowywać. Następny podział to jest podział na części integralne i części subiektywne. Części integralne są to składniki, które są koniecznie potrzebne do tego, żeby dana cnota faktycznie miała miejsce. Elementy, można by powiedzieć. Tutaj moglibyśmy wymienić na przykład dwa akty cnoty męstwa, ale może to za chwilę, żeby myślę, że będzie w ten sposób jaśniej.
części potencjonalne to są, znaczy te trzy rodzaje: subiektywne, integralne i potencjonalne. To myślę, że jest już dosyć specjalistyczne i chyba nie ma potrzeby, żeby bardzo w to wchodzić, ale zaznaczam, że faktycznie Święty Tomasz naprawdę bardzo szczegółowo się tym zajmuje. To są takie cnoty, które wobec mniejszych trudności zajmują rolę cnoty męstwa. Czyli na przykład cnotę męstwa odnosimy w sensie ścisłym do niebezpieczeństwa śmierci, a więc moglibyśmy wymyślić, stworzyć taką cnotę właśnie, która w obliczu egzaminu z katechezy daje człowiekowi siłę, odwagę do tego, żeby stawić czoła temu niebezpieczeństwu. Czyli w obliczu czegoś mniejszego, jakiegoś mniejszego zagrożenia pełni tą samą funkcję, którą pełni cnota męstwa. To bardziej jako ciekawostka. Natomiast teraz coś bardzo, bardzo, bardzo potrzebnego do zrozumienia, czym jest cnota męstwa. To są dwa jej akty. To jest też taka prosta wiedza katechetyczna. Mianowicie agere i sustinere, czyli wytrwanie, wytrwałość. I przepraszam, w odwrotnej kolejności, znaczy może być i w tej wytrwałość i działanie. Działanie i wytrwałość. To, co to oznacza? Rozumiemy, że obie części po prostu muszą być, żebyśmy mówili o człowieku mężnym. Człowiek mężny musi mieć zarówno zdolność do tego, żeby pokonać jakąś przeciwność, jak i do tego, żeby wytrwać w jakiejś trudności, której pokonać nie można. Nie wszystko da się od razu zmienić. Na przykład, gdy dopada nas jakaś choroba, to tutaj nie jest tak, że mogę po prostu coś zrobić i będę zdrowy. No, może być taka choroba, która dotyka człowieka do końca życia. I tam to jest kwestia wytrwałości. Tam właśnie ta cnota męstwa będzie musiała dać temu człowiekowi siłę do tego, żeby w tych trudnościach, które przyjdzie mu dźwigać do końca życia, faktycznie wytrwać, nie załamać się pod ciężarem tych trudności. Natomiast czasami człowiek mężny będzie musiał też zadziałać, zareagować po to, żeby jakąś przeciwność pokonać. Coś stwarza jakieś zagrożenie i po prostu trzeba coś zrobić koniecznie teraz, tu i teraz, żeby to zagrożenie odsunąć. I każdy z tych dwóch aktów, zarówno to wytrwanie, jak i działanie, w każdym można wyróżnić dwie podcnoty. I tutaj Święty Tomasz wchodzi faktycznie znowu dosyć mocno w szczegóły, bo później do każdej podcnoty będzie mówił jeszcze o wadach jej przeciwnych, na co myślę, że już nie będziemy mieli czasu, bo jednak, cnota polega na pewnym umiarze. I obawiam się, że jeśli zasypię Państwa taką ilością wszystkich możliwych podziałów i rozróżnień, to ostatecznie nic z tego nie zostanie. No więc staram się też obserwować, na ile spojrzenia są jeszcze przytomne, a w którym momencie już odpływają jakąś głębszą kontemplację. Bez wątpienia Święty Tomasz wchodzi bardzo głęboko w szczegóły i to jest piękne. Natomiast nie wszystko da się przedstawić w jednym godzinnym wykładzie, tak żeby faktycznie było to do przetrawienia w takim jednej skondensowanej treści. Ale bez wątpienia te dwie podcnoty do każdego aktu to jest coś, co jak najbardziej jest bardzo, bardzo ciekawe i co myślę, że jest w zakresie naszych możliwości. A więc do działania, do tego aktu aktywnego, rozumiemy, wytrwałość jest bardziej pasywna, a działanie jest bardziej aktywne, do tej części aktywnej cnoty męstwa. Święty Tomasz mówi o fiducji, to jest taka ufność, i o wielkoduszności. Fiducja, ufność i wielkoduszność. Dlaczego? Żeby zadziałać, stoimy w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa.
Ktoś chce nam ukraść samochód na przykład. I człowiek, żeby faktycznie stosownie zadziałać w takiej sytuacji, potrzebuje najpierw, mówi święty Tomasz, pewnego wstępnego przygotowania duszy. I to jest ufność właśnie do tego. Czyli człowiek ufa we własne siły w tym przypadku, jeśli chodzi o obronę samochodu przed kradzieżą albo w jakieś wsparcie, które ma w ten czy w inny sposób. A więc pewna ufność, która jest na początku i później wielkoduszność, magnanimitas, to jest w miarę dosłownie przetłumaczone. Wielka dusza to jest taka dusza, która faktycznie jest gotowa do tego, żeby podjąć działanie trudne, właśnie wielkie, zakrojone na taką wielką skalę. Czyli człowiek mężny potrzebuje zarówno pewnej ufności wstępnie, to jest coś, co niego cały czas powinno się w duszy tlić, po to, żeby człowiek był w stanie zareagować w sposób aktywny, zdecydowany i właśnie jednocześnie pewna wielkość tej duszy, która nie boi się podjęcia jakiegoś działania, które będzie w jakiś sposób spektakularne, wielkie, ale też właśnie niebezpieczne. Z kolei drugi akt, czyli wytrwałość, wymaga również dwóch podcnót i to jest cierpliwość najpierw i wytrwałość. I teraz może pojawić się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy cierpliwością i wytrwałością? I teraz dokładnie święty Tomasz nam to wyjaśni. Otóż tu trochę przeskakuje kilka kwestii, natomiast być może też do nich wrócimy. Zobaczymy właśnie, jak nas intelektualne blondy poniosą. A więc cierpliwość. Święty Tomasz, gdy mówi o cierpliwości, czyli pamiętamy, jest to ta jedna z tych dwóch cnót, które są potrzebne do tego, żeby wytrwać pośród przeciwności. A więc święty Tomasz zauważa, cnoty moralne służą dobru przez to, że podtrzymują dobro rozumu przeciwko atakom namiętności. To już mieliśmy przy cnotach kardynalnych. Otóż smutek jest namiętnością, która jest w stanie przeszkodzić istnieniu dobra rozumu. Dobro rozumu to jest ostatecznie to dobro rozpoznane przez rozum, to dobro, do którego rozum zdecydował, że dążyć należy. No i teraz na przykład strach może nas odciągać od tego dobra. No i muszą być cnoty, które będą nad tym strachem panowały. I dlatego też konieczna jest jakaś cnota, która podtrzymywała dobro rozumu przeciw smutkowi. A więc pierwsza podcnota to jest ta podcnota cnoty męstwa w kategorii wytrwałości. To jest ta cnota cierpliwości, która chroni nas przed smutkiem. Albo inaczej, uczy nas panować nad smutkiem. I tu rozumiemy, że właśnie wobec tego, co jest długotrwałe, co na przykład ta choroba, którą podałem wcześniej, długotrwała, wieloletnia choroba, jest zupełnie naturalnym i zrozumiałym, że smutek będzie tutaj bardzo dużym niebezpieczeństwem, bardzo dużą pokusą i cierpliwość ma sprawić, że człowiek będzie w stanie nad tym smutkiem zapanować. Natomiast druga podcnota w tejże wytrwałości trochę nam się tutaj miesza ten akt, to znaczy sustinere, możemy przetłumaczyć jako wytrwanie, wytrzymanie czegoś, bo sustinere, agere i sustinere to są te dwa akty, czyli czynność i ta wytrwałość, wytrzymanie. I dlaczego tutaj podałem te łacińskie pojęcia? Po to, żeby zrobić miejsce dla tego drugiej podcnoty, czyli dla wytrwałości właśnie, bo tego pojęcia używa się w polskich tłumaczeniach, czyli cierpliwość i wytrwałość. Święty Tomasz pisze o wytrwałości. Dlatego długotrwałe stanie przy jakimś dobru, aż do jego osiągnięcia, jest przedmiotem osobnej cnoty, właśnie cnoty wytrwałości. Czyli, spróbuję to teraz zebrać w jednym zdaniu, mieliśmy najpierw działanie. Męstwo, które prowadzi do działania, to potrzebujemy najpierw pewnej ufności,
a później wielkoduszności, żeby zadziałać na tą wielką skalę. Następnie mamy ten drugi akt, który polega na wytrzymaniu w pewnych przeciwnościach i on wymaga cierpliwości, która opiera się wobec smutku i wytrwałości do końca, tak moglibyśmy to przetłumaczyć, wytrwałości do końca, czyli faktycznie trwania, nawet wtedy, gdy wymaga to bardzo długiego czasu. I tutaj święty Tomasz też wchodzi w dygresję a propos wytrwałości w odniesieniu właśnie do naszego dążenia do zbawienia i wyjaśnię, że to jest szczególna łaska, w ogóle ta łaska wytrwałości do końca, ale to znowu wchodzimy w bardzo, bardzo specjalistyczne obszary i tereny. W ogóle, gdy święty Tomasz traktuje o cnocie męstwa, bo naprawdę potrafi wejść w szczegóły i takie bardzo dla nas nieintuicyjne czasami przepraszam, łącząc później poszczególne cnoty i podcnoty z darami Ducha Świętego, naprawdę potrafi być to ciekawe, ale też skomplikowane. Przepraszam, to tak a propos choroby, o której mówiłem. A więc woda jest aktem, to jest ażere. Nie wymagało to szczególnie dużo wielkoduszności. Teraz od Państwa wymaga się odrobiny cierpliwości, opór wobec smutku i wytrwałość do samego końca. Od razu ma być ćwiczenie praktyczne z cnoty męstwa. Jako wady przeciwne wytrwałości święty Tomasz podaje miękkość i upór. Myślę, że już słyszymy, że miękkość będzie jedną skrajnością, dwie skrajnością w jedną stronę, a upór będzie skrajnością w drugą stronę. A więc człowiek miękki ustępuje z łatwością, natomiast ustępuje z łatwością nawet wtedy, gdy są to przeciwności, które łatwo byłby w stanie znieść. Natomiast upór jest wtedy, to zacytuję, człowiek, który jest uparty, trzyma się swego zdania więcej niż należy. Gdy natomiast miękki trzyma się go mniej niż należy, zaś wytrwały tyle, ile należy. A więc człowiek uparty trzyma się swego zdania więcej niż należy. To też jest bardzo, bardzo pięknie podsumowane. Jeszcze dwa słowa a propos różnego rodzaju wad związanych z cnotą męstwa, czy raczej z brakiem cnoty męstwa. Zarozumiałość. Ona się będzie odnosiła, oczywiście widzimy, to już jest w stronę ekscesu, czyli w stronę jakiejś przesady. Święty Tomasz ją definiuje jako podejmowanie działań przerastających nasze siły. To dosyć zrozumiałe. Ambicja, którą święty Tomasz rozumie jako pożądanie czci. I tutaj święty Tomasz zauważa, że w ogóle cześć, to jest bardzo ciekawe i dla nas w ogóle nieoczywiste, dla człowieka współczesnego coś bardzo, bardzo dziwnego. Święty Tomasz uważa, że cześć, honor jest czymś zewnętrznym, najbliżej cnoty. Jest to, on to klasyfikuje jako dobro zewnętrzne, czyli prawie jak takie dobra materialne, ale jednak spośród dóbr zewnętrznych najbliżej cnoty. Dlaczego najbliżej cnoty? Dlatego, że powinna powstawać taka cześć jako naturalna konsekwencja cnoty.
To cnota powinna sprawiać, że człowiek doznaje czci i honorów. A więc jest to bezpośrednia konsekwencja, powinna to być bezpośrednia konsekwencja cnoty i stąd uważa on, że jest to największe spośród dóbr zewnętrznych, właśnie cześć i honor. Ale jednak oczywiście może być i tutaj pewna przesada i nieuporządkowanie. I święty Tomasz nazywa to ambicją. Tutaj kilka punktów. Człowiek tym, czym się wybija, tym, czym zasługuje na pewną cześć, pewien honor, ma to zawsze ostatecznie od Pana Boga. Otrzymał to od Pana Boga, dalej otrzymał to dla pożytku innych. To też jest zawsze bardzo ważne, gdy rozważamy na przykład świętych i ich wielkie dary, albo przede wszystkim dary Najświętszej Maryi Panny, te wyjątkowe, wielkie. No, warto o tym pamiętać, co tutaj też jest powiedziane, że wszystkie wyjątkowe dary człowiek otrzymuje od Pana Boga dla pożytku innych, po to, żeby używał, to nie są dane po to właśnie, żeby człowiek odbierał jakąś cześć i chwałę, to jest naturalny skutek, dobry, potrzebny czasami, ale celem jest to, żeby ten człowiek używał tych darów dla dobra innych, tak jak to widzimy w przypowieści o talentach, gdzie sługa, który nie wykorzystuje tych talentów, które otrzymał, zostają mu zabrane, nawet te, które posiadał. A więc takie pożądanie czci może być nieuporządkowane na trzy różne sposoby. Ta ambicja może być nieuporządkowana na trzy różne sposoby. Człowiek może pragnąć czci niezasłużonej, czyli pragnąć nagrody za coś, czego nie ma. Może pożądać tej czci dla siebie samego, a nie dla pożytku bliźniego. Czyli to, co widzieliśmy wcześniej, każda wyjątkowa rzecz dana dla pożytku drugiego człowieka, czy po prostu społeczeństwa. I człowiek może uważać siebie za źródło tejże doskonałości, czyli nie odnosi jej do Pana Boga. A więc człowiek może pragnąć odbierać cześć za zalety, których nie ma, może zamiast odnosić się do Pana Boga, odnosić się do siebie i może nie chcieć używać ich dla dobra społeczeństwa, czy dla dobra innych, tylko używać dla swojego własnego dobra i wtedy za każdym tym razem ta ambicja będzie czymś nieuporządkowanym. Widzieliśmy przy Adżere, przy tym akcie, który ma pokonać coś, jeden z aktów, z czynów, elementów cnoty męstwa, to działanie. Widzieliśmy, że tam konieczna jest pewna wielkoduszność, gotowość do tego, żeby zadziałać na wielką skalę. I to tak naturalnie też nam się kojarzy z cnotą męstwa. Człowiekiem mężnym będziemy nazywali człowieka, który faktycznie potrafi również w wyjątkowo trudnych sytuacjach właśnie zachować się w sposób taki wielki, odważny. To nam się tak naturalnie też kojarzy. Ale oczywiście może też być wada przeciwna tej wielkoduszności, skłonności do tego, żeby mieć tą wielką, szeroką duszę, mianowicie małoduszność. Święty Tomasz odpowiada, że wszystko, co jest sprzeczne z naturalną skłonnością, jest grzechem. W każdej bowiem rzeczy tkwi naturalna skłonność do dokonywania działań współmiernych z jej możnością. I tutaj to może być dla nas zupełnie nieoczywiste, co Tomasz chce nam powiedzieć. Oczywiście nasza natura jest stworzona przez Pana Boga, a więc nasze naturalne skłonności, jeśli działają tak, jak powinny, to kierują się do jakiegoś dobra. Tylko oczywiście my musimy rozumem porządkować, tak, żeby musimy rozpoznać, jakie dobro jest w danej sytuacji ważniejsze. To dobra duszy, które są najważniejsze i później te dobra, które odnoszą się do ciała, później dobra zewnętrzne i w konkretnej sytuacji to może być dosyć skomplikowane, ale zasadniczo te naturalne skłonności oczywiście są przez Pana Boga dane, a więc jeśli ktoś w jakiś sposób działa przeciwko tym naturalnym skłonnościom, może być łatwo w tym coś grzesznego. Mam, przepraszam, nieponumerowane strony. Stąd. Może to nie być takie oczywiste, gdzie to się toczy. A, już znalazłem, przepraszam.
A więc a propos małoduszności. Zarozumiący przekraczają tę proporcję, odpowiednia proporcja pomiędzy wielkodusznością a małodusznością. Zarozumiający przekraczają tę proporcję, usiłując dokonać więcej niż mogą. Natomiast małoduszni nie dociągają do tego, co mogą z natury, odmawiając dążenia do tego, co jest współmierne z ich siłami. To rozumiemy. Jesteśmy w tym akcie działania, cnoty możności. Najpierw może zabraknąć ufności, a później może zabraknąć tej wielkoduszności, gotowości do zrobienia czegoś wielkiego. Człowiek, który jest przekonany, nie, ja nie dam rady, nie, to przerasta moje siły, a jednocześnie tak naprawdę miałby siły, żeby to zrobić, ale właśnie ta małoduszność sprawia, że nie zostanie to osiągnięte. Święty Tomasz w tym, to już naprawdę na zakończenie bardziej jako ciekawostka, wielmożność i małostkowość. W tym właśnie kontekście, tak, my jesteśmy wielkoduszności, gotowość do działania na wielką skalę. Święty Tomasz podpina to również pod cnotę wielmożności, gotowości do zaangażowania wielkich zasobów w jakieś działanie. Wielmożność, tak? Tym jest ta możność, brzmi w tym możność, a więc gotowość do użycia wielkich zasobów, poważnych zasobów i z drugiej strony małostkowość, czyli niegotowość do użycia wielkich zasobów, to jest sknerstwo, tak moglibyśmy powiedzieć. I Święty Tomasz tak to dokładnie opisuje. Małostkowy przeciwnie w pierwszym rzędzie zamierza małość wydatku. Czyli ten wielmożny ma przed oczami wielki cel i przede wszystkim bierze pod uwagę ten cel i stara się znaleźć stosowne środki. Małostkowy natomiast, co też jest przeciwne cnocie męstwa, w pierwszym rzędzie zamierza małość wydatku. To jest bardzo takie ludzkie i łatwo można takiej pokusie ulec. W pierwszym nie cel jest najważniejszy, tylko tak, żeby jak najtaniej. No i małostkowy, pisze nam Święty Tomasz, małostkowy, wydając wielkie sumy w mały sposób, w mały, bo nie chce wydać wiele, traci dobro, czyli dobro wspaniałości dzieła. To znaczy najpierw tak, małostkowy wydaje wielkie sumy w mały sposób, to znaczy musi ostatecznie, no, jeśli coś ileś tam kosztuje, no to tyle kosztuje, ale będzie próbował tu i tu jeszcze i tu i kupić 5 razy tą tanią rzecz i ostatecznie wyda wielkie sumy, ale w mały sposób, bo na taki właśnie małostkowo, na każdy, jakby próbując oszczędzić na każdym drobiazgu. I nawet właśnie jeśli ostatecznie dojdzie do tego samego, to traci pewne dobro w tym postępowaniu, bo traci dobro wspaniałości dzieła, które można było za jednym wielkim czynem i rozmachem dokonać, a które on próbował za wszelką cenę jakoś zminimalizować i ostatecznie stracił w tym ten rozmach i wydał mimo wszystko wielkie sumy, ale stracił jednocześnie rozmach. To jeśli chodzi o świętego Tomasza i cnotę męstwa, już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, natomiast to oczywiście dwa słowa takiego może nie podsumowania, nie do końca podsumowania, tylko takich wniosków na poziomie najważniejszym, na poziomie ogólnym. To znaczy, zacząłem od tego, że jeśli chcemy tworzyć ludzi wolnych, jeśli sami chcemy być wolni, to musimy wypracowywać w nas cnoty. Te zdolności, które pozwalają nam nad nami zapanować. To jest kluczowe. Jeśli tylko chcemy, żeby społeczeństwo jako tak funkcjonowało, potrzebujemy nad tym pracować i czymś tragicznym jest to, że te rzeczy zupełnie nie są dostrzegane, że nigdzie tak naprawdę się nad tym nie pracuje i kwestia cnót została zupełnie zapomniana. Bez wątpienia ten hura optymizm w odniesieniu do człowieka, negowanie grzechu pierworodnego odegrało tutaj kluczową rolę. Dzisiaj, gdy rozważamy tą cnotę męstwa, widzieliśmy wszystkie te możliwe rozróżnienia. Zapamiętajmy przede wszystkim to, że ta cnota wymaga tego, żeby z jednej strony działać tam, gdzie trzeba pokonać jakąś przeciwność, z drugiej strony, żeby wytrwać, pokonując smutek i trwać do samego końca tam, gdzie faktycznie wytrwać trzeba.
I pamiętajmy o tej ogólnej zasadzie, jak cnoty się kształtują. Cnoty wyrabiamy poprzez świadome ich praktykowanie. Czyli gdy ja rozumiem, że to jest dobre, żeby tą cnotę męstwa praktykować i świadomie podejmuję tą decyzję, że chcę właśnie teraz walczyć z tymi różnego rodzaju przeciwnościami, że gdy widzę na przykład okazję do tego, żeby wytrwać w jakiejś trudności, w której faktycznie wytrwać należy, i pokonując smutek, to dostrzegajmy każdą taką drobną okazję, bo to są też jak najbardziej takie drobne, codzienne rzeczy, drobne, codzienne przeciwności, które są okazją do ćwiczenia. Tego właśnie nie myślimy tylko o jakichś wielkich właśnie o wojnach i niebezpieczeństwach śmierci, ale myślmy o praktykowaniu tego w pokonywaniu drobnych przeciwności, na przykład w proste rzeczy, gdy ktoś nam nasz wolny czas zabiera, coś, co sobie zaplanowaliśmy i nie ma tutaj potrzeby, żeby walczyć o ten wolny czas, tylko jest bardziej potrzeba, żeby pokonać nasz smutek z tego, że straciliśmy tą wolną chwilę i trzeba na przykład właśnie komuś w jakiś sposób pomóc. To wszystko jest aktem takiej drobnej, można by powiedzieć, podcnoty męstwa, bo nie mówimy tutaj o pokonaniu niebezpieczeństwa śmierci, ale jak najbardziej mówimy tutaj właśnie o pokonaniu jakiegoś smutku, o czym widzieliśmy, święty Tomasz też traktuje przy tym akcie wytrwałości, wytrwania przy cnocie męstwa. Warto tego i samemu się uczyć, i w miarę możliwości kolejne pokolenia również zgodnie z tymi możliwościami, którymi zostaliśmy obdarzeni. Tutaj bardzo pomocne jest, często o tym mówię, bardzo pomocne są różnego rodzaju harcerstwa i podobne instytucje, które uczą pokonywania przeciwności. To jest kluczowa sprawa, żeby w przypadku dzieci, młodzieży starać się nie rozwiązywać wszystkich problemów za nich, tylko faktycznie uczyć ich pokonywania przeciwności. To jest najprostsza szkoła dla cnoty męstwa. Oczywiście to wymaga też pewnego poprowadzenia, wspierania w tym, ale właśnie jednak pozwolenia, żeby młody człowiek sobie z tym poradził. Ale żebyśmy innych tego mogli uczyć, to musimy niestety najpierw sami też to opanować i z tym optymistycznym akcentem zakończę ten wykład. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.